zrobić teraz. Wchodzimy do druku numer 7. Te rzeczy są w uzasadnieniu. Tak, zobaczymy. Trzeci wyraz jest do poprawienia, to jest taki detal. To jest chyba prac, nie? Tak. Wykonanie pracy w czasie śmierci, uniknie poniesienia. Tak zwanych wydatków stratowych, zapewniając jednocześnie możliwość połączenia osi latania do sieci ciepłowniczej, co poprawi znacznie, znaczy co wpłynie, no, poprawi znacznie, wpłynie na poprawę, należy mieć, wpłynie na poprawę jakości powietrza. Może to przyczyni się. Dobrze, może być. To przyczyni się. W paragrafie pierwszym no, wnioskuje się o potrzebie, czy wnioskuje się o potrzebę wykonania? Wnioskuje się o wykonanie. O wykonanie bez potrzeby. O wykonanie. Tak jest, o wykonanie. Bo nie jest to potrzebne, jest można to wykonać. No ale wiesz, to jest tautologia. Sieć ciepłowniczej w ciągu ulicy Łokietka w czasie jej przebudowy. No sytuacja jest oczywista. W toniach potrzebują ciepła, my potrzebujemy czystego powietrza, w toniach też potrzebują. A bez sensu byłoby zrobić ulicę za kilkanaście milionów złotych, żeby ją potem wzryć. Na to uwagę nam zwrócił pan Mariusz Webenek i dlatego ta uchwała dzisiaj jest i dlatego proponuję pomysłowo i przemiłuję. Czy są jakieś pytania do uchwały? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. To jest 20. Przechodzimy do druku numer 8. Druk numer 8 jest wypadkową dwóch rzeczy. Przede wszystkim WPF-u, no i naszych planów tegorocznych. Poprzez poprzednie lata jakby... Wszystkie poprzednie uchwały, które podejmowaliśmy do wieloletniego planu finansowego, czy też do budowy, w końcu znajdują swój jakby finał każdego roku na liście rachunkowej do budowy. I tak, ulica Radzikowskiego, budowa chodnika. No, nie będę zadłużał, jeśli ktoś chce, to chętnie opowiem, bo tu jest historia na pół godziny na temat nierzetelności zbytu. Suma summarum, kontynuujemy budowę chodnika. W WPF-ie, który omówię zaraz, tak jakby równocześnie razem z tym, zwiększamy trochę kwotę na to zadanie. Sumarycznie będzie to więcej o 15 tysięcy niż przewidywaliśmy to, planując cały proces inwestycyjny 3 lata temu. Następny punkt drugi to jest lampa przy ulicy Siemaszki, też wynika z WPF-u z naszych decyzji. W tamtym roku nie udało się jej realizować, w tym roku planowaliśmy. Ulica Wiążyckiego bez zmian w poprzedniej uchwały. Punkt czwarty, kontynuacja opracowania projektu i budowa. Tak naprawdę tutaj trzeba dać nie kontynuację, tylko opracowanie. Albo nie, kontynuacja, przepraszam. Kontynuacja opracowania projektu oraz budowa sygnalizacji świetlnej na krowoderskich dzuków. Potem punkt piąty nie był w uchwale z budowy, ale wynika z uchwały WPF-u. Tylko projekt w tym roku chodnika na Gaiku, realizacja w kolejnych latach. Punkt szósty, wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia wraz z zasilaniem na ulicy Łokietka. Kwota szacunkowa wynika z rozmów z panem Dudzińskim z Zikitu, które przeprowadzał pan Stefan Figiel. Zgodnie z uzasadnieniem wykreślamy zadanie połączenia ulicy Szafirowej ze skrzyżowaniem ulicy Jabłonnej z nad Strugą, gdyż to zadanie znalazło się w budżecie naszej poprawce. Tak jest. Punkt ósmy zostaje dalej. Już zaraz. Tak, ale. Może nieutwardzony. Panie, omówię wszystko. Kończę mówić coś. Ale już ósmy jest pan. Tak, ale to jest krótsza sprawa. Punkt ósmy tak naprawdę to jest punkt, który ciągnie się za nami. Natomiast Zikit twierdził, że jest to niemożliwe ze względu na to, że wchodzi ten teren w zakres nowego skrzyżowania, które powstanie tam przy budowie tramwaju. To nie jest prawdą, udowodniłem mi to na ich mapach w momencie, gdy sami chcieli mi udowodnić, że jest inaczej. No i punkt siódmy. Punkt siódmy to jest punkt, który
trochę stoi w miejscu. Głównie wynika to z tego, że Zigfrid trochę inaczej rozumie utwardzony plac manewrowy. Oni od razu widzą tam super miejsce parkingowe, a ja tam widzę wywrotkę z drzwi, która jest uklepana i mieszkańcy wiedzą, co się z tym robi. No niestety nie możemy się dogadać w tym zakresie. Mam nadzieję, że jakikolwiek z tych punktów od A do F uda się zrealizować. Ale czy to jest ranking, czy nie? Nie, to nie jest ranking, tym bardziej, że... Bo wszystkie... chodzi mi, za ogólnie jest potraktowane osiedle Krowodrzagórka. Mnie się wydaje, że to powinno być ulica wskazana. Mieliśmy wskazaną inną lokalizację, ale ją odrzucono, więc... Tak, nie, chyba tak. Nie, będzie miała. Panie, tak, proszę nie martwić, pomyśleć nad miejscem, bo poprzednie, które wskazaliśmy, było opiniowane negatywnie. Natomiast potrzeba na Krowodrzagórce, szczególnie przy pętli, jest bardzo wyraźna. Zostaje, ale bez wskazania miejsca, bo nie mamy go w tym momencie. Także proszę pomyśleć radnych z Krowodrzagórki, szczególnie z tej strony, czyli pana Mieczkowa, pana Andrzeja, panią Ele, na miejscu. Czy są jakieś pytania do uchwały? Nie widzę, w związku z tym poddaję ich pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. 18 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.